Dzień dobry, szanowny mieszkańcy powiatu kościerskiego. Po tej stronie się kłania Patryk Zenon Dargacz-Wiśniewski, dawny wokalista zespołu Ich Troje. Od 2017 roku, 12 lipca, po eksmisji z domu rodzinnego od ojca, jestem osobą bezdomną. I czekam na miejsce w domu opieki społecznej w Ciseju. Następnie pomysł powiem, że przebywam w schronisku we Wielu. Miejski Ośrodek Pomocy stwierdził, że wszystkie sprawy ma załatwione i z ich strony jest wszystko zakończone. Wszystkie czynności. Na dalsze czynności trzeba się kontaktować z PSPR-em w Koszerzynie na Klasickiego 4. Powiatowe Centrum Rodziny. Informuję, że dzwonię do PSPR-u codziennie, 2-3 razy dziennie, nie widać efektu. Czy ja się mam do PSPR-u w Koszerzynie wprowadzić? Ja się nie kwalifikuję je do przebywania w schronisku, a zarazem jestem osobą niepełnosprawną, o stopniu znacznym. Co osoba, co powinna mieć lepsze warunki. Dlatego motywuję i proszę te osoby, które jakby powiedzieć ten film oglądają, żeby jakby powiedzieć, trzymali moją stronę. Planowane mam w planach w dniu jutrzejszym, w poniedziałek lub we wtorek, jechać do Cisewia i porozmawiać z dyrektorką prosto w oczy, bo na telefon to nie jest, jakby powiedzieć, rozmowa. Co dalsze, utrzymuję kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszerzynie na Brzechwie 5. Burmistrz Urzędu Miasta Michał Majewski powiedział, że jeżeli nie będę miał gdzie mieszkać, to mi przydzielili lokal zastępczy. I jak na dzień dzisiejszy tego lokalu zastępczego nie widać. Proszę, Michał Majewski to jest oszust. Proszę na niego nie głosować, bo po prostu obiecuje, a nic nie spełnia. Bo zostałem wykreślony z mieszkania komunalnego. Jeżeli są jakieś pytania czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu pod numerem 532-5780. A zazwyczaj, jakby powiedzieć, Michał Majewski nie odebiera ode mnie z niej telefonów. Znając życie, jakby powiedzieć, mam je na 4 litery. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Następny film zamieszam.